Cześć, witajcie w odcinku o Gwieździe Miesiąca wybranej przez Was na mojej karcie Społeczność. W tym miesiącu postawiliście na Marka Grechutę, niesamowitego artystę, który był bardzo uczuciowy, tworzył piosenki, które wszystkim zapadały w pamięć i wiele osób do dzisiaj je nuci, uwielbia i ma do nich bardzo osobisty stosunek. Sam artysta jednak zapłacił wysoką cenę za swoją popularność. Konsekwencją jej była bowiem choroba psychiczna, z którą zmagał się przez całe życie i która bardzo mocno przyczyniła się do jego śmierci. Piosenki Nie dokazuj, Dni, których nie znamy, Czy będziesz moją panią z repertuaru Marka Grechuty nie tracą nic na swojej aktualności. Niewątpliwie są i jeszcze przez wiele lat będą śpiewane przez pokolenia. Myślę więc, że dzisiejszy odcinek to będzie crème de la crème tego typu historii, więc serdecznie Was zapraszam, byście zostali ze mną do samego końca. Marek Michał Grechuta urodził się 10 grudnia 1945 roku w Zamościu. Jest uznawany za jednego z największych polskich przedstawicieli poezji śpiewanej. Do swojej muzyki często wykorzystywał również elementy rocka, jazz rocka, rocka progresywnego, szczególnie w początkowych etapach swojej twórczości. W czasie dzieciństwa wyjechał z rodziną do Chylic pod Warszawą, jednak później po kilku latach rodzina znów osiedliła się w Zamościu. Ale to właśnie w Chylicach Grechuta rozpoczął swoją edukację muzyczną, ponieważ tam poznał organistę kościelnego, który udzielał Grechucie pierwszych lekcji muzyki. Od najmłodszych lat dzieciństwa uczył się gry na fortepianie. Pochodził z mieszczańskiej, zamojskiej rodziny i był bardzo grzecznym dzieckiem, takim dzieckiem, o którym marzy każdy rodzic. Był prymusem, zawsze był grzeczny, nie sprawiał problemu. Idealne dziecko, wzorowy młodzieniec. Pociecha i duma samotnie wychowującej go matki, bowiem ojciec Grechuty bardzo szybko opuścił rodzinę. Rodzice rozwiedli się bowiem, gdy Marek był bardzo małym dzieckiem, a Grechuta z tego powodu miał bardzo dużą potrzebę akceptacji. Dorastał w otoczeniu kobiet, matki, cioci, babci, co później bardzo było widać w jego życiu, był bowiem bardzo wrażliwym mężczyzną. Ukończył zamojskie pierwsze liceum ogólnokształcące. I to właśnie, jak to często bywa, podczas nauki w liceum poznał swoją pierwszą wielką miłość. Była nią Halina Marmurowska, w której przyszły artysta zakochał się bez pamięci. Nie ma się zresztą co mu dziwić. Halina uchodziła za naprawdę bardzo urodziwą dziewczynę, a na dodatek była bardzo elegancka, subtelna, zawsze dobrze wychowana. Razem tworzyli zjawiskową parę. Miał we mnie partnerkę, przyjaciółkę. Nie zainteresowałaby go płocha panienka. Lubił grać ze mną na cztery ręce, albo on na fortepianie, a ja na skrzypcach. Cieszyły nas spacery, brycz, pływanie kajakiem i wycieczki. Niestety później na to uczucie wpłynęła rozłąka, ponieważ zdecydowali się na studia w innych miastach. Marek wybrał architekturę w Krakowie, natomiast Halina medycynę w Lublinie. Po pewnym więc czasie związek na odległość przestał jej wystarczać i zdecydowała się na rozstanie z Markiem. Dla niego była to prawdziwa życiowa klęska. Po naszym rozstaniu, wspominała Halina, rozwiesił w domu na sznurach od bielizny moje zdjęcia. Zajmowały pół pokoju. O nie miałam. To właśnie wtedy po raz pierwszy u Grechuty objawiła się choroba dwubiegunowa afektywna, która później prześladowała go niestety do końca życia. Na przełomie lat 1966-67 wraz z kolegą ze studiów, Janem Kanty Pawluśkiewiczem, założył kabaret o nazwie Anawa, który przekształcił się w zespół muzyczny. Ubierał się w nieco staroświeckim stylu, gdy chłopcy z zespołu Anawa nosili spodnie dzwony lub zdobywane za granicą wojskowe zielone kurtki, on chodził w trenczu, niczym z filmu Casablanca. Marek był w dobrym tonie i ten dobry ton zostawał doceniony w Krakowie, napisała autorka biografii Marka Grechuty pod tytułem Chwile, których nie znamy. W 1967 roku właśnie z zespołem Anawa startował w eliminacjach do festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Jednak wtedy podzielił jury. Jedni dostrzegli jego talent,
Innym nie spodobało się to, że na tle innych żywiołowych występów występ Grechuty był bardzo stateczny. Po prostu stał na scenie i śpiewał, robił swoje. Na sali była jednak Ewa Demarczyk, która była jedną z członków jury i zdecydowała się tupnąć nogą i powiedzieć, że ten facet musi naprawdę daleko zajść. Tango Anawa, pierwszy przebój grupy, zajęło drugie miejsce w konkursie transmitowanym przez telewizję. Przed Markiem otworzyła się brama do sławy. Nagrywał wraz z grupą Wiem, w innej epoce muzycznej. Z tego okresu twórczości pochodzą dwa jego albumy: Droga za widnokres oraz Magia obłoków. Ambitny i przystojny artysta, taki lekko odrealniony, odjechany, jakbyśmy dziś powiedzieli, to był bardzo gorący temat, jeżeli chodzi o ówczesne panienki. Po prostu, mówiąc krótko, miał niesamowite powodzenie. Ale Grechuta tego nie wykorzystywał. Jak już Wam powiedziałam, był bardzo wrażliwym człowiekiem. Był człowiekiem wstydliwym, nieśmiałym, opowiadał Zbigniew Wodecki dziennikarce. Rumienił się, znałem go w jego najlepszym okresie. To romantyk, a nie facet, który czerpie z życia pełnymi garściami. Rumiany blondynek, uroczy, błękitnooki, cherubinek, wrażliwiec. W 1970 roku ukazała się pierwsza płyta solowa Grechuty, a rok później Korowód, jedna z najważniejszych płyt Grechuty. W tym samym czasie wraz z Kantem Pawluśkiewiczem stworzyli jeden z najważniejszych swoich projektów, czyli Szaloną Lokomotywę, spektakl muzyczny oparty na dziełach Witkacego. Utwór Hop, szklankę piwa, przeniósł Grechucie Grand Prix Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Początek lat 70. to też duże zmiany w życiu osobistym Marka Grechuty, ponieważ właśnie w tym roku wziął ślub z poznaną 3 lata wcześniej kobietą, która po raz kolejny podbiła jego serce. Mowa o Danucie. Poznał ją w Krakowie, była studentką pedagogiki. Po 3 latach znajomości zaproponował małżeństwo, jednak bardzo romantycznych oświadczeń tutaj nie było. Powiedział zupełnie szczerze, że jeżeli będą małżeństwem, to dostaną przydział na mieszkanie. Nie podarował Danucie również pierścionka zaręczynowego, ale podobno później przez całe życie zawsze pamiętał o prezentach dla niej. Takim właśnie był człowiekiem, pełnym sprzeczności. Tworzyli małżeństwo przez 36 lat, a 2 lata po ślubie na świat przyszedł ich syn, Łukasz. Grechutowie byli sobie nawzajem potrzebni i tworzyli świetny duet. Ona poświęciła swoje ambicje po to, by on mógł realizować swój talent. Przejęła na siebie wszystkie obowiązki domowe, w dużej mierze również te związane z wychowaniem dziecka. On mógł za to w pełni oddać się tworzeniu. Zupełnie nie obchodziły go takie przyziemne problemy, jak pranie, sprzątanie, czy takie bardziej męskie zajęcia stereotypowo, jak remont, czy nie wiem, naprawa samochodu. Ich syn Łukasz, którego wspólnie wychowywali, również odziedziczył po ojcu gen artystyczny. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Staraliśmy się, by życie przebiegało szczęśliwie, aby nie dostarczać sobie negatywnych przeżyć. Po prostu staraliśmy się być zawsze dla siebie dobrzy. Pod względem emocjonalnym różniliśmy się. Marek mówił o mnie, że jestem zimnokrwista. Nie popadałam w egzaltację, amoki, jak to bywało u artystów. Czasami musiałam trzymać go mocno przy ziemi, żeby nie odleciał, podkreślała w wywiadzie małżonka muzyka. W 1976 roku Grechuta rozpoczyna trwającą ponad 10 lat współpracę z krakowską piwnicą pod Baranami. Ale tutaj troszeczkę rozjedziemy się w czasie, bo muszę Wam przypomnieć również o jego epizodach artystycznych, jeżeli chodzi o film, ponieważ takie na swoim koncie również miał. Pierwszy w 1969 roku, kiedy zagrał w filmie Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy, a kilkanaście lat później, w 1985 roku, po raz kolejny mogliśmy go oglądać na ekranie w filmie Tumor Witkacego. Kiedy zapytałam Was, o czym na pewno nie mogłabym zapomnieć w tym odcinku, to wiele osób napisało mi, że o jego walce z depresją, a także chorobą. I właśnie teraz przejdziemy do tego smutnego dość aspektu życia Marka Grechuty, ponieważ tak jak już Wam wspomniałam, przez całe właściwie życie zmagał się z afektywną chorobą dwubiegunową. Gdy miewał jej silne ataki, niestety zdarzało mu się przerywać próby, a także rezygnować z występów. W kuluarach często plotkowano i mylnie diagnozowano tę chorobę jako problemy z alkoholem.
Mężczyzna jednak przez całe życie był bardzo dobrym pacjentem, leczył się i przykładał do leczenia bardzo dużą wagę. Bardzo pomagała mu w tym również małżonka, która dbała, by występów i pracy nie było za dużo, bowiem kiedy faktycznie mężczyzna przepracowywał się, bardzo później odbijało się to na jego zdrowiu w ten sposób, że nie mógł w ogóle w żaden sposób pracować później przez jakiś czas, kiedy musiał uregulować swoje sprawy zdrowotne. W 1984 roku współpracował z Krystyną Jandą, czego efektem była płyta w malinowym chruśniaku, oparta na erotyku leśmiana. W 1986 roku wydał solową płytę Wiosna, ach to ty, a po 3 latach krajobraz pełen nadziei. W latach 80. nieco się jednak wyciszył artystycznie i powrócił do pełnej sprawności artystycznej w 1989 roku. Kolejna płyta pojawiła się w 1994, 10 ważnych słów. Współpracował także z młodym pokoleniem, wspólnie z zespołem Myslowic nagrał utwór Kraków. W 1999 roku jednak zgodne i szczęśliwe małżeństwo przeżyło bardzo duży cios. Ich syn zaginął. W lutym 1999 roku wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Rodzina bardzo szybko zgłosiła zaginięcie i mężczyznę po jakimś czasie udało się odnaleźć w Jeleniej Górze. Wrócił do domu. Był to jednak początek problemów. Chłopak nie zrezygnował ze swojego planu porzucenia dotychczasowego życia, który ponownie zrealizował na początku marca, gdy wyszedł z domu i nie było go w nim przez dłuższy czas. Nie jestem pewna dokładnie, ponieważ źródła podają, że było to 2 lata, inne, że 9 miesięcy. Mężczyzna był samotnikiem, miał kłopoty z dziewczyną i pracą, chciał przemyśleć życie na nowo. Rodzice jednak odchodzili od zmysłów, gdzie jest ich syn. Wystąpili nawet w programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kiedy odchodzili od zmysłów, ich syn podróżował po Europie. Śladami pielgrzymek odwiedził sanktuarium w Hiszpanii. Po 2 latach odezwał się z Włoch, gdzie zakończył wędrówkę na mszy papieskiej. Danuta poleciała po niego do Rzymu. W tym czasie objawy choroby u jego ojca przybrały na sile. Dla mężczyzny był to szok, bardzo duże zmartwienie, co dzieje się z synem. Dlatego jego choroba niestety w tym okresie bardzo szybko zaczęła postępować. Pamiętajmy jednak, że wydawać by się nam mogło, że to duży egoizm ze strony syna. Ja Was jednak zachęcam, ponieważ ja Wam tutaj przedstawiam życiorysy gwiazd w pigułce. Nie mamy pojęcia, do jakich sytuacji dochodziło naprawdę w życiu tego młodego mężczyzny. I pamiętajmy, że życie w cieniu wielkiego ojca, kogoś bardzo popularnego, kogoś, kto za życia staje się legendą, może być nie do zniesienia, a szczególnie dla osoby, która również odziedziczyła po ojcu taką wrażliwość i artystyczne zacięcie. Ostatnią płytą Grechuty z premierowym materiałem były Niezwykłe miejsca w 2004 roku, gdzie znalazły się piosenki poświęcone miejscom, które go oczarowały. Niewiele osób wie, że Grechuta był również aktywnym malarzem, a malarstwo było jego bardzo dużą pasją. Odbywały się wystawy jego obrazów w Krakowie w 1981 roku, Bytomiu w 1984, Myślenicach w 1986. Interesował się także rzeźbą i filozofią. Marek Grechuta zmarł po ciężkiej i długiej chorobie 9 października 2006 roku. Ostatnie lata artysty były pełne udręk i trosk, ponieważ choroba bardzo dawała się we znaki w ostatnich latach jego życia. Do tego doszły problemy z krążeniem. Jego choroba falowała, raz było lepiej, raz gorzej. Mąż był sumiennym pacjentem, wypełniał polecenia lekarza, brał wszystkie pastylki, mimo że miał problemy z przełykaniem. Walczył, wierzył, że będzie lepiej, że medycyna i modlitwy mu pomogą. W pewnym momencie mnie zapytał, to ja jestem chory? Tak długo już cierpiał, znikał, był bardzo chudy, a jakby nie do końca zdawał sobie z tego sprawę. Zwierzała się w wywiadzie dla Dobrego Tygodnika i zdradziła, jak wyglądały ostatnie godziny życia artysty. Odjechał przytomny do szpitala, ale zaraz stracił przytomność. Trafił na salę reanimacyjną, żył jeszcze 2 dni. Lekarze prosili, żebym do niego mówiła. Siedziałam przy łóżku, szeptałam, a on poruszył oczami. Tylko tyle. To było straszne. Mężczyzna został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowieckiego w Krakowie. Został także uhonorowany pośmiertnie krzyżem
komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2005 roku. Oczywiście, jak zawsze, proszę Was o podzielenie się Waszymi refleksjami po tym odcinku. Czy Marek Grechuta jest dla Was inspiracją i natchnieniem również dziś? Czy jakieś piosenki z jego repertuaru towarzyszą Wam w życiu? Będę bardzo wdzięczna za to, że oczywiście podzielicie się ze mną swoimi wspomnieniami. Pamiętajcie, żeby do mnie pisać w komentarzach na Facebooku, Instagramie. Zajrzyjcie także do zakładki Wsparcie, która niedawno pojawiła się na moim kanale. Może zechcecie uczestniczyć bardziej dobitnie w tworzeniu tego kanału, do czego Was oczywiście serdecznie zachęcam i dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, jesteście ekstra. Trzymajcie się! Hejka! Innym nie spodobało się to, Maniuś, proszę Cię. Czego mi dzisiaj przeszkadzać? Co z Tobą? Nie będę się z Tobą bawić, bo ja tu nagrywam.